dzięki oczywiście ogromnej uprzejmości pani dyrektor tego zespołu. Możemy korzystać z dzisiejszej hali ze względu na to, że na pogodę nie mogliśmy tego zrobić na dworze. Wszystko dzieje się oczywiście w specjalnym środku szkolno-wychowawczym. W roku odbywa się 7. edycja Dnia Sportu Osób z Niepełnosprawnościami. Mamy dzisiaj gości z Zalutynia, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Zalutyniu. To za wydarzenie jest prawdziwym świętem sportu, które tutaj chcemy pokazać. A celem jego jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwości uczestnictwa w współzawodnictwie sportowym, tworzenie atmosfery olimpijskiej podczas zawodów, zwiększenie świadomości społecznej i wiedzy o możliwościach osób z niepełnosprawnościami, zapewnienie rodzicom i członkom rodzin osób niepełnosprawnych takiego przeżycia radości, a przede wszystkim dumy z tych swoich dzieci, swoich podopiecznych, że biorą one udział w zawodach sportowych, a przede wszystkim jest to integracja i promocja zdrowego stylu życia. Przede wszystkim dziękujemy dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z Białej Podlaskiej, Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Zrozumieć Ich Świat, które pracuje, działa przy naszym ośrodku, firmie Vipasz, no i dla specjalnego ośrodka, który również jest tutaj współorganizatorem. Gościmy tutaj studentów, opiekunów, pracowników Akademii Wychowania Fizycznego z Białej Podlaskiej. To oni tutaj są naszymi organizatorami, współorganizatorami, odpowiadają za przeprowadzenie wszystkich konkurencji, pomagają naszym dzieciom w ich wykonaniu. Samych naszych uczniów razem z uczniami z Zalutynia jest nas pewnie około 70, no plus studenci, myślę, że tak ze 150 osób może no tutaj być. Dla naszych dzieci to jest przede wszystkim integracja ze studentami, ze Zalutyniem, z innymi ośrodkami, ponieważ nasze dzieci są takie zamknięte w naszych ośrodkach. Ludzie są po prostu chyba jeszcze mało doświadczeni, jeśli chodzi o kontakt z dziećmi niepełnosprawnymi, więc dla naszych dzieci jest to coś, na co chyba one czekają. Trzeba z tym żyć i staramy się pomagać takim rodzicom. Jeśli mają, chcą, to my jak najbardziej jesteśmy chętni i pomagamy im. Wychodzimy z pomocną dłonią. Bardzo się cieszymy, że w ramach środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mogliśmy uczestniczyć w tak pięknej imprezie. To, jak wpisało się już w tą placówkę, w której jesteśmy, wszystkie zadania związane ze sportem osób niepełnosprawnych, to jest coś wspaniałego. My jako osoby silniejsze, bardziej sprawne, cieszymy się, że możemy być z takimi osobami, możemy się od nich uczyć wspaniałych zachowań, przede wszystkim wytrwałej pracy, pokonywanie trudności, mimo wszystko. Także cieszymy się. Powiem coś jeszcze innego, pani Mogosiu. Osoby z różnymi dysfunkcjami, osoby najbardziej potrzebujące wsparcia, są wspaniałymi osobami, od których możemy naprawdę bardzo, bardzo wiele się uczyć. Także takie przedsięwzięcia są bardzo potrzebne. Gratulujemy wszystkim, którzy włączyli się w organizację tego przedsięwzięcia. Dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że do zobaczenia za rok, a w ciągu roku myślę, że jeszcze będą inne okazje do tego, żebyśmy się spotkali z osobami potrzebującymi wsparcia.